Szanowni Państwo, drodzy goście, w imieniu gospodarzy witam na gali samorządowej 14 dni gminy Wielka Wieś, Tomaszowice 2017. Święto naszej gminy rozpoczęliśmy od uroczystej gali. Jak co roku był to czas podsumowań. Wójt Tadeusz Wójtowicz w krótkiej prezentacji omówił m.in. wydarzenia oraz najważniejsze inwestycje minionego roku. Wspomniał również o planach na najbliższe 12 miesięcy. Oczywiście dziękuję bardzo Państwu za uwagę. Dziękuję wszystkim, którzy są tutaj na sali, a przyczynili się do tego, co wykonaliśmy, bo tak naprawdę wójt gdzieś tam jest na końcu tego wszystkiego, a są rady sołeckie, sołtysi, radni, pracownicy urzędu, którzy no, pracują na to, żeby to wszystko, co zaplanujemy sobie, udawało się i za to serdecznie Państwu dziękuję. I zapraszam oczywiście na Dni Gminy Wielka Wieś. Swoją obecnością zaszczycili nas m.in. wicemarszałek województwa małopolskiego Wojciech Kozak, wicestarosta powiatu krakowskiego Wojciech Pałka oraz przewodniczący Rady Powiatu Krakowskiego Tadeusz Nabagło. Najważniejszym punktem uroczystości było wręczenie wyróżnień dla osób zaangażowanych na rzecz lokalnej społeczności. Nagrody otrzymali w kategorii Wielkie Serce Stanisław Łukasik, Lewiatan Modlnica. Mieszkańcom gminy Wielka Wieś znany bliżej jako właściciel sklepu Lewiatan Modlnica. Bardzo chętnie wspiera finansowo wszystkie inicjatywy społeczne realizowane na terenie gminy, a w szczególności w Modlnicy dał się poznać jako mecenas i orędownik kultury ludowej, wspierając niejednokrotnie zespół Modlnicanie, a pomaga także piłkarzom z klubu sportowego Błękitni Modlnica i strażakom przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Modlnicy. Chociaż na terenie firmy jego firma działa niedawno, to od samego początku wspiera wiele działań na rzecz seniorów, dzieci, a także kolejne edycje Gry Wiejskiej czy Dni Gminy Wielka Wieś. Ale myślę, takie wyróżnienie dodatkowo mobilizuje do jeszcze większej współpracy z różnymi instytucjami Modlnicy na rzecz wspólnoty Modlnicy. Także obiecuję, że będę dalej współpracował i pomagał różnym instytucjom. W kategorii Wielka Wieś Mała Ojczyzna 2017 nagrody otrzymali Wanda Ćwierz z Czajowic. Od 1976 roku członkini Koła Gospodyń Wiejskich, a od 10 lat członkini zespołu Czajowianki. Ma serce, które motywuje do działania, organizuje z kobietami zespołu i wykonuje wieńce dożynkowe. Ciąga młodsze pokolenie do tego przepięknego obrzędu dożynkowego wicia wieńca. Chętnie się udziela w różnych akcjach społecznych w swoim środowisku. Dla pani Wandy praca na rzecz społeczności lokalnej to przyjemność, a śpiew w zespole, jak widać, odmładza ją znakomicie. Kolejna osoba nagrodzona w tej kategorii to Zofia Rzepka z Modlniczki. Wieloletnia członkini, solistka zespołu regionalnego Modliczanki. Energiczna, pomysłowa realizatorka wszelkich inicjatyw społecznych podejmowanych przez zespół. Gospodyni dożynkowa, która zna przepis na najlepszy smalec w Modliczce, a nawet w naszej gminie. Wielokrotnie zupełnie bezinteresownie wspiera nie tylko swoją pracą, ale także materialnie inicjatywy społeczne w Modlniczce. Odkąd otrzymała informację o nominacji, uparcie twierdzi, że to na pewno nie dla niej, bo to, co ona wykonuje w Modlniczce, to z miłości do swojej małej ojczyzny. Następna osoba nagrodzona w kategorii Wielka Wieś Mała Ojczyzna 2017 to Antoni Pogan z Giebutowa. Jeden z najbardziej aktywnych seniorów na terenie naszej gminy dociekliwością śledzi historię wydarzeń, rodów, budowli, szlaków wiodących niegdyś przez naszą gminę. Dzięki jego pasji historycznej w przeglądzie lokalnym miesięczniku Stowarzyszenia Nowoczesna Gmina Wielka Wieś ukazały się liczne artykuły, m.in. historię kilku sołectw, historia kościoła w Giebutowie, dzieje szlaku bursztynowego, królewskiego oraz świętego Jakuba. Kiedy jednak pan Antoni nie zgłębia się w karty historii i nie szpera w archiwach, chętnie korzysta z aktywnego wypoczynku, śmiało można stwierdzić, że w tym sezonie był jednym z najczęstszych bywalców na naszym gminnym lodowisku. Kolejną nagrodę w tej kategorii otrzymał Grzegorz Gil, prezes LKS Błękitni Modlnica.
Jako prezes prowadzi działalność z uwzględnieniem zasad fair play oraz wartości integracyjnych, edukacyjnych i kulturalnych. Za pomocą programów rozwojowych oraz programów opracowanych dla młodych zawodników organizuje, promuje i stale udoskonala grę w piłkę nożną i zarządzanie klubem. Dzięki jego zaangażowaniu od początku działalności błękitnie pną się po szczeblach kariery piłkarskiej. Następna osoba nagrodzona to Piotr Hojda z Wielkiej Wsi. Od wielu lat bardzo angażuje się w życie społeczne. Na jego pomoc zawsze można liczyć podczas przygotowania różnych imprez wiejskich i szkolnych. Pracę i pomoc na rzecz lokalnej społeczności zaszczepili mu rodzice, których również zawsze można było liczyć. Dzisiaj on wraz ze swoją rodziną kultywuje to dzieło, będąc aktywny w sołectwie. Jego pomoc polega zarówno na ciężkiej pracy fizycznej, ale także przygotowaniu uroczystości. Jako strażak Ochotniczej Straży Pożarnej dba o remizę, angażuje się w wychowanie i opiekę nad najmłodszymi duchami z młodzieżowej drużyny pożarniczej. Ostatnia osoba, która została nagrodzona w tej kategorii, to Paweł Piątkowski z Będkowic. Działacz społeczny, bardzo aktywny strażak, od lat mocno zaangażowany w działania Ochotniczej Straży Pożarnej Będkowice. Czynnie uczestniczył w budowie remizy, organizator corocznej akcji sprzątania świata. Jego pomoc jest również nieoceniona przy organizacji imprez kulturalnych, nie odmawia potrzebującym, włącza się w akcje charytatywne, jest bez reszty oddany swoim ukochanym Będkowicom, a jego zaangażowanie budzi powszechne uznanie i szacunek. W kategorii Wielka Wieś Mała Ojczyzna 2017 nagrodzone zostały także dwie grupy mieszkańców. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Wielkiej Wsi Uśmiech Dziecka. Stowarzyszenie powstało w 2015 roku. Od tamtej pory bardzo prężnie współpracuje ze szkołą, Ochotniczą Strażą Pożarną, klubem seniora i mieszkańcami Wielkiej Wsi. Obszarem działania stowarzyszenia są działania na rzecz ogółu społeczności zgromadzonej wokół szkoły Wielkiej Wsi. Za główny cel stowarzyszenie postanowiło sobie pozyskiwanie dodatkowych środków na nauczanie i kształtowanie umiejętności wykorzystywania praktycznej wiedzy poprzez uczniów. Przez 2 lata stowarzyszenie przygotowało 17 projektów, na które pozyskało blisko 50 tysięcy złotych. Ostatnie wyróżnienie w tej kategorii otrzymuje zespół Białokościelanki, Biały Kościół. Zespół zawiązał się w 2010 roku tuż przed dożynkami, które po 30 latach znów miały odbyć się w Białymkościele. Od tej chwili zespół czynnie bierze udział w promowaniu folkloru i lokalnej kultury na terenie naszej gminy i województwa małopolskiego. Białokościelanki bezinteresownie angażują się w szereg działań nastawionych na drugiego człowieka. Od kilku lat wspólnie z Ochotniczą Strażą Pożarną z Białego Kościoła prowadzą akcję charytatywną na rzecz dzieci ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie-Prokocimiu. Zatem działalność w tym roku na gali finałowej pierwszej edycji konkursu Floriany razem z OSP Biały Kościół zostali laureatami i otrzymali statuetkę Floriana w kategorii Integracja Społeczna. Niezależnie od tego, proszę Państwa, Białokościelanki można spotkać podczas różnych imprez integracyjnych i sportowych odbywających się na terenie sołectwa Biały Kościół. Szanowni Państwo, Panie Wójcie, Panie Starosto, a przede wszystkim wszystkie osoby o wielkim sercu. Jakaż to satysfakcja dla mnie, że mogę tutaj być dzisiaj z wami. Prezentacja wójta była zdecydowanie znacznie skrócona. Ja myślę, że te 4 godziny, które zapowiedział wójt, to byłoby faktem. Bez jedzenia, panie wójcie, bez jedzenia. I ja sądzę, że tak jak wielka wieś, to ta wieś ma wielkiego człowieka, wielkiego wójta. I stanowczo za małe brawa były po prezentacji. Bardzo proszę o aplauz. Dziękuję wszystkim Państwu, którzy poświęcacie właśnie i dajecie wielkie serce dla otoczenia. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego i jak zwykle praca na rzecz lokalnej społeczności. Dziękuję serdecznie. Pani Wanda Cieszy, zapraszam serdecznie. Po kolei każdy będzie miał te swoje chwile tutaj do naszych zgromadzonych gości. Ja bardzo dziękuję Kapitule za to, że mnie wyróżniła. I jak zdrowie pozwoli, to dla koła i dla uczczenia całej dożynkowej, za której zostałam wyróżniona, jeszcze będę pracować. Dziękuję bardzo.
Kolejna osoba to moja krajanka, pani Zofia Rzepka. Zapraszam serdecznie, miejscowość Modniczka. Ja też chciałam bardzo podziękować. Jestem zaskoczona, że zostałam wyróżniona. Uważam, że wiele osób by było bardziej zasłużonych na to, dla takiej nagrody niż ja. No ale cóż, skoro kapituła tak postanowiła, to bardzo dziękuję. Dziękuję ślicznie. Proszę państwa, przed państwem pan Antoni Pogan, miejscowość Giebołtów. Zapraszam naszego seniora. Wszystkim, którzy przyczynili się do uznania mojego wkładu w realizację tego obowiązku i uznania realizacji moich tutaj nagrodzonych kolegów, serdecznie dziękuję. Ja od siebie jeszcze składam oddzielne podziękowania pani Marzenie Bień i Marcinowi Rybskiemu, bo bez ich pracy moje notatki nie dotarłyby do czytelników. Serdecznie dziękuję. Przed państwem nadzieja polskiej prezesury, podobno następca Zbigniewa Bońka w Polskim Związku Piłki Nożnej, pan Grzegorz Gil. No ja nie jestem takim specjalistą od przemów, więc będzie krótko. Szanowni państwo, chciałem podziękować kapitule i władzom gminy za wybór. No jest mi miło, że dostrzeżono moją pracę na rzecz rozwoju sportu w naszej gminie. Z tym, że ja to wyróżnienie odbieram jako wyróżnienie nie personalnie dla mnie, ale dla wszystkich, którzy działają na rzecz projektu LKS Błękitni Modnica, czyli dla działaczy, trenerów. No i dla prawie 200 zawodników, którzy starają się godnie reprezentować gminę Wielka Wieś na boiskach całej Małopolski. Dziękuję bardzo. Pora na naszych strażaków przed państwem, reprezentujący miejscowość Wielka Wieś, pan Piotr Hojda. Mogę od pana. Dzień dobry. Szanowni państwo, pierwsze zwrócę się do pana, naszego wójta. Chciałem panu serdecznie podziękować. Bez pana by tej imprezy nie było. No, tego nic by nie było. Bez państwa też tej imprezy by nie było. Że my jesteśmy wyróżnieni, ale to jest zasługa nas tu wszystkich. Pana, wszystkich po kolei. Musimy pracować na nasze dobro wspólne, na tą naszą malutką społeczność, żeby wszystko rosło, żeby nasze dzieci nie zapomniały, jak ta polska wieś wygląda. Może nie będzie tak wyglądać. Ja jestem takim malutkim pionkiem. Nieraz pokazuję coś dzieciom, niektóre nie wiedzą, jak co wyglądało na wsi. Prowadzę jakieś tam malutkie gospodarstwo, ale dzięki wam wszystkim możemy odbywać takie uroczystości, gdzie możemy się szczycić, że no, jesteśmy z czegoś zadowoleni. Serdecznie wszystkich zapraszam do współpracy, do pracy razem z panem Wójtowiczem, żeby nam wszystkim było lepiej, a nie gorzej. A przed państwem nasz kolejny strażak, pan Paweł Piątkowski, Będkowice. Dziękuję. Wszyscy, którzy mnie znają, wiedzą, że przemawiać nie lubię. Wolę czynić po prostu i robić to, co lubię. Także dziękuję wszystkim za to wyróżnienie. Postaram się nie zawieść. W krótkich strażackich słowach przed państwem Stowarzyszenie Uśmiech Dziecka. Dzień dobry państwu. Pozwólcie państwo, że na początek rozpocznę od podziękowań. Największe podziękowania dla kapituły za docenienie pracy naszego stowarzyszenia. Podziękowania również dla dyrekcji szkoły, pani dyrektor Marcie Stochalskiej-Budzyń. Również podziękowania dla pedagogów i rodziców, którzy zaangażowali się w pracę stowarzyszenia. Chciałem serdecznie podziękować moim koleżankom z zarządu, pani Agnieszce Habinie, za bardzo wielką pracę, taką pozytywną, którą Agnieszka zaraża i nadaje kierunki pracy naszemu stowarzyszeniu. Również chciałem podziękować pani Agnieszce Sukcie-Gałczyk oraz pani Joli Małozięć. Również na zakończenie chciałem podziękować serdecznie panu wójtowi i władzom gminy za to, że stowarzyszenie zawsze może liczyć na państwa zawsze pomoc. Bardzo serdecznie dziękujemy. A ja
Ja tylko pozwolę sobie dodać, tak w skrócie już, jak kobieta podsumuje po prostu to, co mężczyzna powie, że nie odebralibyśmy tej nagrody tak naprawdę, gdyby nie szereg ludzi, którzy za nami stoją. My jesteśmy tylko dwuosobową reprezentacją, ale na tę nagrodę złożyło się szereg osób, którym serdecznie dziękujemy. Przed Państwem zespół Białokościelanki i pani Jolanta Wojdała. Ja chciałabym przede wszystkim podziękować bardzo gorąco panu wójtowi i gminie Wielka Wieś za to, dziękuję, za to wyróżnienie w imieniu całego zespołu Białokościelanek. Ta nagroda, to wyróżnienie jest motywacją do dalszej, jeszcze bardziej owocnej pracy na rzecz mieszkańców naszej miejscowości. A korzystając z okazji, chciałabym jeszcze podziękować bardzo gorąco pani dyrektor Ani Zajączkowskiej za owocną współpracę, czasem za dobre słowo i za ogromną pomoc. Dziękuję także całemu zespołowi GOKiS-u, Straży Pożarnej z Białego Kościoła, a także prezesowi panu Dariuszowi Wolakowi. Życzyłabym sobie, żeby taka współpraca trwała jak najdłużej. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, przed nami kolejna kategoria, kategoria bardzo smutna, która została stworzona całkiem niedawno i niestety zapełnia się nazwiskami, którzy od nas odeszli. Osób wyjątkowych dla naszej gminy i nie tylko. To kategoria promemoria, czyli ku pamięci, proszę Państwa. I w tym roku poświęcamy tą naszą pamięć wyjątkowej osobie, a jest nim świętej pamięci Kazimierz Czekaj. Tą nagrodę odbierze małżonka Kazimierza, pani Maria Czekaj. Nagrody w kategorii Młodość-Przyszłość otrzymała Dominika Grzybowska, wiceprezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Bęble. Od roku wiceprezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Bęble, to ona była inicjatorkiem utworzenia żeńskiej młodzieżowej drużyny. Również od 8 lat aktywnie pracuje w tej organizacji, przyciągając nowe młode osoby, zachęcając swoim przykładem do działań na rzecz jednostki i całej miejscowości Bębło. Ostatnie ćwiczenia i wielomiesięczna praca dały efekt w postaci pierwszego miejsca na zawodach powiatu krakowskiego. Dziś już nie ma imprez strażackich do żadnych uroczystości, bez oczywiście działań Dominiki i jej koleżanek. Ochotnicza Straż Pożarna w Bęble może być spokojna, następców na pewno nie braknie, patrząc na naszą panią prezes. Wielkie podziękowania, proszę Państwa, Dominika Grzybowska. Kolejną osobą wyróżnioną w tej kategorii jest Kamila Kulczyk, przewodnicząca Młodzieżowej Rady Gminy Wielka Wieś. Ambitna i pełna pomysłów na przyszłość, nie tylko w kwestii działań skierowanych do młodzieży. Już od pierwszej kadencji Młodzieżowej Rady Gminy Wielka Wieś była prawą ręką przewodniczącego owego ciała, by w drugiej już oficjalnie została wybrana na stanowisko przewodniczącej. Jest osobą, która potrafi zjednywać sobie młodzież wokół działań realizowanych dla młodzieży i umiejętnie nimi zarządzać. Na jej zawołanie stawiają się wszyscy do pracy i nie ma zmiłuj się. Była w grupie inicjatywnej, która zgłosiła projekt Cyberprzestrzeń, Nasza Przestrzeń, realizowanego w ramach konkursu Junior Demokracji 2016 na najciekawszy projekt społeczny i oczywiście grupa inicjatywna z Wielkiej Wsi zajęła pierwsze miejsce w powiecie krakowskim. Doskonale sobie radzi z rozwiązywaniem wszystkich kwestii związanych z funkcjonowaniem naszej młodzieżowej rady i pewnie poprowadzi, a już prowadzi naszą radę na trzecią kadencję. Ponieważ ma doświadczenie, również proszę Państwa, swoje doświadczenie pogłębia w Małopolskiej Szkole Liderów, do której uczęszcza. W chwili obecnej na pewno pozwoli to na wykorzystanie tej wiedzy w różnych sferach swojego życia. Kamila Kulczyk. Chciałbym powiedzieć, że nasza stosunkowo liczna, myślę, obecność jest wyrazem pewnego szacunku i docenienia tego, co robi Rada Gminy, pan wójt osobiście, cała lokalna społeczność. W imieniu nas wszystkich bardzo serdecznie dziękuję i gratuluję wszystkim osobom wyróżnionym, nominowanym za waszą pracę, zaangażowanie na rzecz społeczności lokalnej, przez to na rzecz
gminy Wielka Wieś i de facto również powiatu krakowskiego. Przed Państwem pani prezes Dominika Grzybowska. Zapraszam serdecznie. Szanowni Państwo, na początku chciałabym podziękować kapitule konkursowej, dzięki której uzyskałam tą nagrodę. Nie ukrywam, że jestem ogromnie zaskoczona tą nagrodą. Z pewnością zmotywuje mnie to do dalszego działania na rzecz gminy, jak i mojej jednostki. Cieszę się, że na mojej drodze spotykam ludzi, z których biorę przykład, między innymi wójta gminy Wielka Wieś, Tadeusza Wójtowicza, prezesa zarządu gminnego Łukasza Chochoła, a także Jacka Janusa, komendanta gminnego. Są to osoby, dzięki którym codziennie uczę się trzech najważniejszych cech: sprawiedliwości, równości i przede wszystkim skromności. Jeszcze raz dziękuję w imieniu swoim, jak i mojej drużyny za miłe słowa. Jeszcze raz dziękuję. Przed Państwem przewodnicząca Młodzieżowej Rady Gminy Wielka Wieś, pani Kamila Kulczyk. Dzień dobry, ja chciałam serdecznie podziękować za tę nagrodę. Mogę obiecać, że w trzeciej kadencji, która się właśnie rozpoczyna, wczoraj wybraliśmy sobie prezydium, będziemy tak samo owocnie pracować i będziemy mieć dużo pomysłów. Dziękuję. Bardzo krótko na temat. Wśród przyjaciół gminy znaleźli się w tym roku dyrektor Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego Dorota Niemiec. Została nominowana do tej nagrody jako przyjaciel gminy, a szczególnie jako przyjaciel mieszkańców naszej gminy, którzy stracili pracę lub rozpoczynają swoją karierę zawodową po ukończeniu studiów, nauki w szkołach średnich i zawodowych. Współpraca z panią dyrektor oraz jej zespołem przynosi konkretne efekty w realizowanych projektach aktywizacji zawodowej, a mianowicie w organizowaniu robót publicznych, staży zawodowych oraz pracach społecznie użytecznych. Największym naszym wspólnym osiągnięciem jest fakt zmniejszającego się bezrobocia na terenie naszej gminy. Niechaj ta nagroda będzie ukoronowaniem dotychczasowej naszej dobrej współpracy na rzecz naszych mieszkańców. Kolejna osoba nagrodzona w kategorii przyjaciel gminy to zastępca komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej, starszy brygadier, magister inżynier Krzysztof Mędak. Osoba życzliwie gmina Wielka Wieś, wychodząca naprzeciw oczekiwaniom oraz pomocna w rozwiązywaniu problemów oraz wspierająca rozwój jednostek ochotniczych z terenu naszej gminy. Dał się poznać jako świetny organizator Mistrzostw Krakowa Służb Mundurowych w ratownictwie medycznym i drogowym, które w ubiegłym roku odbywały się na terenie naszej gminy. Przed Państwem przewodniczący Rady Powiatu Krakowskiego, pan Tadeusz Nabagło. Szanowny panie starosto, panie wójcie, panowie przewodniczący, szanowni państwo, otrzymać nagrodę przyjaciel gminy to wielki honor i zaszczyt, ale również zobowiązanie. I tego szczerze państwu gratuluję. Myślę, że to wyróżnienie będzie inspiracją do dalszych przyjaznych działań i współpracy z gminą Wielka Wieś. Jest mi niezmiernie miło, że pracownik naszej jednostki, pani dyrektor, takie wyróżnienie otrzymała. Państwu wyróżnionym w imieniu samorządu powiatowego bardzo serdecznie gratuluję. Nieco się, dzień dobry państwu, odciążę. Panie wójcie, szanowni państwo, oczywiście bardzo serdecznie dziękuję za wyróżnienie. To wyróżnienie i ta nagroda, tytuł przyjaciela gminy Wielka Wieś, to jest przede wszystkim podziękowanie dla moich pracowników, współpracowników, koleżanek, kolegów i przyjaciół, których mam w Urzędzie Pracy. Bardzo często się źle mówi o bezrobociu. Ja tylko pragnę państwu powiedzieć, że nie jestem specjalistą od spraw bezrobocia, ale na pewno specjalistą od spraw rynku pracy. Bo bezrobocie to jest taki mały przedsionek do takiego olbrzymiego salonu. W tym salonie obecnie nie ma pracowników, natomiast w Urzędzie Pracy Powiatu Krakowskiego dalej jest odpalonych 4 projekty. Mamy środki dla wszystkich mieszkańców powiatu krakowskiego do 30 roku życia, dla ludzi powyżej 30 roku życia. Wszystkich pracodawców i przedsiębiorców zapraszam do składania wniosków w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Życzę państwu bardzo miłej zabawy, a tak jak powiedział pan przewodniczący Tadeusz Nabagło, są ludzie, którzy zawsze się czują zobowiązani, ja i mój zespół tacy jesteśmy. Dziękuję bardzo.
Przed Państwem nasz kolejny przyjaciel, panie komendancie Mędak, to czas dla Pana. Szanowni Państwo, panie starosto, panie wójcie, ja to wyróżnienie tak, no dostałem informację, że takie wyróżnienie przyszło i spojrzałem, że to jest moje nazwisko. Ja występuję przede wszystkim z urzędu, tak, więc serce mi zadrżało, bo jest słowo przyjaciel, to jest bardzo wielkie słowo i znając pana wójta i dotychczasową tu współpracę, znając środowisko przede wszystkim strażaków, ale też i tutaj pracowników szkoły, młodzież, dzieci, naprawdę szczególną i wyjątkową atmosferę, która naprawdę urodzi u ludzi dorosłych, wzbudza i rodzi nadzieję na to, że młodzi ludzie mają pasję i potrafią się zaangażować. Ja w tej gminie to dostrzegłem i pomyślałem, że może nawet jako urzędnik państwowy nie będę się tak bał tej nazwy przyjaciel, tylko po prostu no, wezmę się do roboty i może trochę więcej, tak? Oprócz tego, co muszę, co powinienem i co robię. Czasami dostajemy wyróżnienia państwowe, medale, nagrody. Powiem, wiemy za co dostajemy, natomiast w przypadku nagrody od samorządu, od gminy, od wójta, od państwa, no jest to szczególne wyróżnienie, które jakby mobilizuje nas do tego, abyśmy robili rzeczywiście więcej, jeśli możemy. Listę nagrodzonych zamknęli państwo Krystyna i Michał Kutnik, wyróżnieni w kategorii ProKultura. Państwo Krystyna i Michał dopiero od kilku lat mieszkają na terenie naszej gminy, chociaż występują na wielu europejskich i światowych scenach, to z wielką przyjemnością również występują w naszej małej ojczyźnie. Chętnie biorą udział w życiu kulturalnym Czajowic gminy. Kilkakrotnie koncertowali w czasie dożynek w Czajowicach, tworząc wyjątkową część artystyczną. Pani Krystyna zasiadała w jury Bitwy Kulturalnej Kół Gospodyń Wiejskich, a pan Michał oceniał talenty najmłodsze w gminnym konkursie Mam Talent. Obydwoje również z dziećmi czynnie uczestniczą w próbach i koncertach Gminnej Orkiestry Dętej. Pan Michał ostatnio pokazał się jako znakomity aktor w roli Lucyfera czy tam Boruty na jasełkach granych przez rodziców w Szkole Podstawowej w Wielkiej Wsi. Pan Michał Kutnik. Dzień dobry. Bardzo dziękujemy za tą nagrodę. Całej kapitule panu wójtowi. Nie ukrywam, że jest to dla nas wielki zaszczyt. Przed nami byli świetni mówcy. Ja nie chcę, żeby to była zbyt duża konkurencja, więc pomyślałem, że może lepiej coś zaśpiewamy. Co państwo na to? Swój ma każdy on, czy też ona. Dla niego każdy gdzieś kiedyś też spada. Ale ja, milion kobiet kocham albo dla dziewcząt wszak nie jest brak. Dziewcząt i tak kocha mnie, że strach. Tra la 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 la. Brunetki, blondynki, rude i szatynki całować chcę. Lecz przyznam się, o jednej tylko śnie, ją kochać chcę. Bo ta jedyna, tylko ona. Podczas gali gratulacje dla klubu sportowego Orzeł 1948 Bębło za awans drużyny rezerw do B klasy odebrali przedstawiciele zarządu klubu Zbigniew Mazela i Edward Zamojski. Dziękuję bardzo. Nie ukrywam, że jestem bardzo zaskoczony. W innej roli tutaj cały wieczór byłem wspólnie z wójtem. Widzę, że pan wójt na sam koniec zostawił mi taką niespodziankę. Serdecznie dziękujemy. Ja w imieniu swoim, kolegi i myślę, że całego zarządu i zawodników, kibiców też naszego klubu za to wyróżnienie. Rzeczywiście jest to jakiś po części ogrom pracy naszej. Cieszymy się, że udało się stworzyć taką świetną atmosferę i zarówno w pierwszej drużynie, która bardzo dobrze zakończyła na pewnym trzecim miejscu ten sezon. No, a druga, stwarzając właśnie
Świetne, dobre warunki do pracy z młodzieżą, z zawodnikami, dobry klimat w obu tych drużynach. Dodam tylko, że niekiedy w końcówce tych meczy ciężko przeciwnikom nieraz było zebrać 11, a my mieliśmy po 18 chłopaków w każdej z drużyn, i pierwszej, i drugiej. Także tym bardziej jest to dla mnie cenne, że jest ta świetna taka, nazwę w cudzysłowie, rodzinna atmosfera w tym klubie, co od dawna nami kierowało, i to chyba przynosi też zakładane cele. Także serdecznie dziękuję za wyróżnienie, jest mi niezmiernie miło z tego tytułu. Ja bym chciał tu podziękować wójtowi, tu siedzi też kolega Goraj, co był prezesem, a szczególnie chciałbym podziękować świętej pamięci księdzu Janu Skotnickiemu, bo tu Piotr Goraj wie, jak było, jak wójt wspomniał, nie mieliśmy pieniędzy na nic. On też wtedy nie miał, a dał nam na ubezpieczenie, żeby klub przetrwał. Dziękuję. W czasie gali odbywającej się w Centrum Konferencyjnym Dwór w Tomaszowicach zebranym towarzyszyła muzyka w wykonaniu zespołu Megidza Trio. Serdecznie gratulujemy nagrodzonym i jeszcze raz dziękujemy za ich pracę oraz zaangażowanie na rzecz naszej gminy. Stoję w kolejce po własne szczęście, wiatr w oczy serce ściska żal. Stoję w kolejce po własne szczęście, bo szczęścia stygnie dla każdego z nas. Do księdza, do doktora, polony, do znachora. Czy spotkam tu swojego księcia? Czy jest gdzieś kolejka dla dziewczyn do wzięcia? Stoję w kolejce po własne szczęście, wiatr w oczy serce ściska żar. Stoję w kolejce po własne szczęście.